posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to Maryja rzekła: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, bardzo się cieszę, widząc was ponownie w Kościele. Pozdrawiam również tych wszystkich, którzy towarzyszą nam poprzez media i uczestniczą w tej liturgii poprzez internet. Dzisiaj mamy już przedostatni dzień naszych rekolekcji, szybko minęło, nie? Dzisiaj jeszcze będzie prześwięta o godzinie 20. Jutro porządek normalny, a więc o 6.15 i 7.30 będą dwie msze święte roratnie. I cieszę się, że się jakoś tak dogadujecie w rodzinach, że jedni przychodzą wcześniej, którzy idą do pracy, drudzy troszkę później. Będą także msze święte o godzinie 9, 17, 18.30 i zakończenie naszej rekolekcji o godzinie 20. Na każdej mszy świętej będzie uroczyste błogosławieństwo z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. Dla wszystkich, którzy są w stanie łaski uświęcającej, byli przynajmniej na dwóch naukach rekolekcyjnych, wyrzekną się grzechu i będą mogli przyjąć też Komunię Świętą w tym czasie. Jest to okazja też, żeby ofiarować właśnie ten odpust zupełny za kogoś zmarłego albo za siebie. Cieszę się też, że jesteście zainteresowani patronem naszej parafii, świętym Klemensem. Te książki będą jeszcze dostępne. Czas dla nas albo niezwykła podróż ze świętym w tle. One są tam przy świętej dostępne. I te mniejsze również kieszonkowe, które zmieszczą się w damskiej torebce, bo tam się wszystko mieści. To jest obraz nieskończoności wszechświata. I zmieszczą się również w marynarce u mężczyzny. Dlatego zachęcam, żeby świętego Klemensa bardziej poznać, bo to niesamowita postać, którą może jako parafianie trochę za mało znamy. Dzięki życzliwości też ojca proboszcza dzisiaj i jutro ofiary, które składacie, są przeznaczone na potrzeby nasze redemptorystów, na naszą formację zakonną, na seminarium w Tuchowie, w Bartośląskim, w Lubaszowej nowicjat oraz na nasze potrzeby domu warszawskiego, gdzie obecnie posługuje. Tyle ogłoszeń. Nasze rozważanie rozpoczniemy jak zwykle znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kochani, niesamowita jest ta uroczystość Matki Bożej. W różnych tytułach ją czcimy, ale ten tytuł, który przy
przypisany jest do wydarzenia, można powiedzieć, o charakterze nadprzyrodzonym i kosmicznym, bo nie było innej kobiety, która byłaby poczęta bez grzechu pierworodnego i nie miała grzechu uczynkowego. Ona jedna, jedyna na świecie. Wypadałoby, żeby Matka Syna Bożego była nieskalanie czysta i niepokalana. My cieszymy się oczywiście każdym wizerunkiem Matki Bożej. W kościołach redemptorystów króluje oczywiście Matka Boża nieustającej pomocy. Cieszymy się zawsze jako redemptoryści, kiedy wchodzimy do kościoła jakiegokolwiek i widzimy ikonę Matki Bożej, mówimy, tu już nasi współbracia byli i założyli nowennę nieustanną. To jest trochę tak, jak Polacy jadą za granicę i cieszą się, kiedy wchodzą do kościoła i widzą Matkę Bożą Częstochowską. Mówią, no tu są albo byli Polacy. Może kiedyś się modlili, może teraz nowa emigracja. Matka Boża ma różne tytuły, ale ona zawsze jest tą, która prowadzi do Chrystusa. Znany jest tytuł Chodikitria, ta, która wskazuje na Jezusa. Jak popatrzycie na ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ona swoją dłonią pokazuje zawsze na Jezusa. Ona mówi, że to właśnie o Chrystusa chodzi, że ona jest niejako w tle. Aczkolwiek ona zawsze jest tam, gdzie człowiek potrzebuje jej pomocy. Zobaczcie, i Elżbieta, która była w stanie błogosławionym, otrzymała od niej pomoc. I młodzi ślubnicy, nowożeńcy na weselu w Kanie, zakłopotani, zabrakło wina, ona znowu była. Na Golgocie, kiedy umierał jej syn, ona znowu była. Kiedy wystraszeni apostołowie po ukrzyżowaniu Chrystusa nie wiedzieli, czy zmartwychwstanie jest prawdziwe, ona była. Była przy zesłaniu Ducha Świętego. Maryja obecna w naszym życiu. Wśród tytułów, które gdzieś tam znamy, kiedyś natrafiłem na jeden bardzo ciekawy tytuł, który mnie trochę zaskoczył. U jednego z ojców Kościoła z pierwszych wieków chrześcijaństwa, który nazwał Matkę Bożą budzicielką, od budzika. Wyjaśnił później w bardzo piękny sposób, że ona budzi nasze sumienia. Maryja budzi nasze sumienia, byśmy byli świętymi. Oczywiście nie lubimy tego słowa, święty, no bo od razu się bronimy. Przypomina mi to trochę sytuację, kiedy byłem w nowicjacie na początku mojego życia zakonnego i kiedy poszedłem na spotkanie z mistrzem nowicjatu, z ojcem Andrzejem Wielbusem, który spytał mnie wtedy, czy ty chcesz być świętym? Ja mówię, absolutnie nie. Absolutnie nie, proszę ojca, ja chcę być normalny. I on mi wtedy powiedział, to bierz swoje walizki i jedź do swojego Głogowa. Jak nie chcesz być święty. Tu nie ma miejsca dla tych, którzy nie są, nie chcą być świętymi. I co się okazało, oczywiście dyskusja była. Ja miałem taki sam obraz, jak większość z nas, że święty to taki trochę fruwający 20 cm nad ziemią, absolutnie wyobcowany, odizolowany od rzeczywistości świata. Ale ojciec Andrzej wtedy mi powiedział, święty to każdy człowiek, który chce wejść do nieba. I myślę, że każdy z nas, obojętnie co robi, czy jest mężem, żoną, matką, ojcem, dziadkiem, babcią, czy samotną osobą, czy zakonnikiem, czy kapłanem, czy świeckim. Każdy jest zaproszony do świętości. W mojej drodze świętość jest dana i zadana. Pan Bóg nas naprawdę kocha i daje nam takie możliwości. Kiedy szukamy tej świętości w naszym życiu, często się buntujemy trochę, bo my chcemy być świętymi, ale o to się nie modlimy. Modlimy się za mało, modlimy się źle, nie zostajemy wysłuchani przez Pana Boga. Czasem nam się wydaje, że Pan Bóg nie jest po naszej stronie.
Przypomina mi się sytuacja taka z Rzymu, z czasów moich studiów, kiedy Matka Teresa z Kalkuty przyjeżdżała do jednego z klasztorów Sióstr Miłosierdzia, do tych sióstr, które w tych charakterystycznych sari białych z tymi niebieskimi lamówkami wychodzą na miasto do biednych. Także i w Rzymie wtedy wychodziły, by żebrać, nie dla siebie, by żebrać dla tych, którym przygotowywały w południe kanapki. Około 300 osób dostawało kanapki. Siostry z tych produktów, które dostały, robiły własnoręcznie kanapki. I chodziliśmy tam z naszym współbratem, ojcem Williamem Bickę, amerykańskim redemptorystą, który był jednym z takich kierowników duchowych Matki Teresy. I zawsze, kiedy ona przyjeżdżała do Rzymu, on mówił, kto chce iść ze mną. Oczywiście trzeba było bardzo wcześnie rano wstać, żeby na tą wczesną liturgię i medytację z Matką Teresą pójść. Dzisiaj nie żałuję, chociaż wtedy mi się wstawać nie chciało. Ale to spotkanie z niesamowicie wielką świętą, wielką sercem, bo wzrostem to rzeczywiście malutka przy mnie, ale niesamowita święta. I Matka Teresa była akurat nie tego dnia w Rzymie, przełożona klasztoru, opowiadała, jak to niedawno miała sytuację, kiedy siostry po prostu wróciły ze strachu Rzymu, właściwie z pustymi rękoma. One zawsze w takich charakterystycznych sali i z tymi torbami płóciennymi tam pakowały te dary. Tego dnia wróciły właściwie z niczym. I przełożona tego klasztoru mówi do Matki Teresy, Matko, może pójdziemy do hipermarketu, weźmy siostry i kupimy coś, żeby zrobić te kanapki. A Matka Teresa mówi, nie, idziemy do kaplicy. Pan nie zapomni o swoich wiernych. No i przełożona mu, skoro Matka Teresa mówi, ale mówi z drugiej strony, no tak, ona sobie myśli, że ona się nazywa Matka Teresa, i Pan Jezus nagle stąpi z nieba i weźmie jej, będzie robił jej kanapki dla biednych. Po godzinie modlitwy przełożona mówi, pójdę jeszcze raz. Poszła jeszcze raz do Matki Teresy, która klęczała przed Najświętszym Sakramentem i mówi, Matko, może jednak kupimy coś w tym sklepie. A Matka Teresa mówi, nie, siostro, zawołaj jeszcze tą siostrę z kuchni, i tą, która jest przy wrócie. Przełożona mówi, wkurzyła mnie ta mała święta. Wkurzyła mnie. No bo biedni czekają, a ona tu się modli. Zaufała Panu. Ale długo nie trzeba było czekać. Za chwilę telefon do przy furcie, powieszony na ścianie, prosty telefon dzwoni. Podbiega przełożona i mówi, słucham. W głosie tej miłej pani dużo sympatii. Czy to klasztor sióstr? Tak. Proszę siostry, ja dzwonię z rzymskiego lotniska Fiumicino i jestem przedstawicielką linii Alitalia i mamy taki problem, ponieważ nie poleciał samolot do Nowego Jorku i duży jumbo jet został w Rzymie. Mamy 300 gotowych posiłków, których nie możemy cofnąć do cateringu. Czy możemy wam za pół godziny furgonem przywieźć? Przełożona mówi, usiadłam. Ta mała święta jednak ma chody w niebie. Za pół godziny furgon z napisem Alitalia podjechał pod klasztor. Biedni żebracy i lumpy Rzymu jedli posiłki przygotowane dla pasażerów Alitalii do Nowego Jorku. Kto miał szczęście, trafił na posiłek z klasy biznes z napisem życzymy miłej podróży do Ameryki. Dlaczego to opowiadam? Żeby spytać ciebie i siebie, czy masz taką wiarę jak Matka Teresa. No powiesz to samo, co ja mówię, no, ale ona była świętą. Ona do końca zaufała Panu.
No tak. Ale my często zakładamy od razu, że ten Pan Bóg nas nie wysłucha. Albo jesteśmy trochę podobni do takiego małego dziecka, które stoi przed sklepem zabawkowym i tupie nóżkami, bo rodzice nie chcą kupić mu jakiegoś prezentu. Pamiętam, że miałem kiedyś kartkę taką, którą przykleiłem sobie nawet na drzwiach. Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich Twoich prośb. Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich Twoich prośb. Bo my czasem prosimy o rzeczy, które są absolutnie nam niepotrzebne, a wręcz czasem szkodliwe nawet i nie służą nam do zbawienia. I moi drodzy, warto modlić się w rodzinie. Może w naszych rodzinach jest za mało tej modlitwy. Zobaczcie, ile to dzieci nie ma w ogóle wzoru w swoich rodzicach. Nie modlą się w ogóle, nie chodzą do kościoła. Przykre jest, kiedy my jako kapłani spowiadamy młodzież, która idzie do bierzmowania i pytamy się, kiedy byłeś ostatni raz do spowiedzi świętej? A przy pierwszej komunii świętej. Do kościoła chodzisz? Nie. Bo moi rodzice nie chodzą. Nie mam z kim pójść. Moi drodzy, to jest naprawdę przykre, kiedy dziecko nie widzi swojego taty, mamy przystępującego do sakramentów. Może nigdy nie widziało swoich rodziców przy kratkach konfesjonalnych. Ja zawsze z ogromnym podziwem patrzę na moich rodziców, którzy potrafią uklęknąć, wziąć różaniec, nie tylko teraz, ale dużo, dużo wcześniej i zawsze jakoś w pamięci mam ich modlących się. Mama czasem, jak jest gorąco, to i na balkonie ten różaniec. Nie potrzeba wielkiej teologii. Przykład konkretny. Modlitwy. Wyobraźcie sobie, że w Warszawie, w naszej parafii redemptorystów, na Woli, pod wezwaniem świętego Klemensa również, w zeszłym roku, kiedy nie było jeszcze pandemii, na dwie klasy dzieci do pierwszej komunii, tylko dwoje dzieci miało rodziców żyjących w sakramentalnym małżeństwie. Wyobrażacie sobie, jaka była panika wśród rodziców, kiedy dzieci skończyły przyjmować pierwszą komunię i przyszedł moment, kiedy rodzice mieli przyjść. Nie starczyło filarów, żeby się chować. Udawali, że zdjęcia robią. Biegali po tym kościele spanikowani. Jak to dziecko będzie miało później jakikolwiek wzór, jakąkolwiek motywację do tego, żeby chodzić do kościoła. Kiedy ono widziało swoich rodziców modlących się? Kiedy w ogóle rozmawiali na temat wiary? Ojciec Mieczysław Witalis, nasz współradny, lektorysta, profesor sztuki, no, jak każdy artysta, trochę ekstrawagancki w tym wszystkim, na pogrzebie swojej mamy przyniósł koperty szare. Na ambonie i wszyscy się zastanawiali, co w tych kopertach jest. Wytłumaczył, że w tych kopertach są podzielone na równe części kartki z modlitewnika ich mamy, dopiero co zmarłej, której pogrzeb się odbywał. I powiedział przepiękne słowa. W tych kopertach są te strony przemodlone. Każdy dostanie z dzieci kawałek tego modlitewnika i powiedział jedną bardzo ważną frazę. Naszej mamy już nie ma, ale za nami idzie jej modlitwa. Naszej mamy już nie ma, ale za nami idzie jej modlitwa. Kochani, czy po was kiedyś dzieci będą mogły powiedzieć, mamy, taty nie ma, babci nie ma, dziadka nie ma, ale wiemy, że mamy ten potencjał modlitwy wyproszonej przez to wsparcie modlitewne. To jest tak ważne, żeby właśnie budzić w naszych sercach, tak jak Maryja budzi ciepła sumień, to, czego może w naszym życiu nie ma. Może dawno nie byliśmy sami do spowiedzi świętej, może gdzieś ta modlitwa nam uciekła, może w niedzielę zamiast pójść do kościoła, to wycieczkę do świątyń współczesnych, do galerii handlowych. Żebyście widzieli, jak w dużych miastach jest w ogóle
ogóle zamieszanie, kiedy są sklepy zamknięte. No po prostu ludzie nie wiedzą, co mają robić ze sobą. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Nie potrafimy usiąść ze sobą, siebie posłuchać. Często mówimy do siebie, ale nie słuchamy siebie wzajemnie. I może właśnie potrzeba czasem wspólnej modlitwy. Kochani, módlcie się razem w rodzinach. Nie wstydźcie się tego. Miejcie ten różaniec w kieszeni i kiedy nie wiecie, co robić, to się módlcie. Czy dojeżdżacie do pracy, czy czasem skończy się jeden serial, jeszcze się drugi nie zaczął. Odmówcie dziesiątek różańca. Bo na pewno w każdej rodzinie jest ktoś, kto się pogubił. Kto może dawno nie był do spowiedzi świętej. Kto potrzebuje może tego wsparcia. Święty Jan Paweł II w liście do kobiet, Mulieris Dignitatis, z okazji Roku Kobiet, przepięknie napisał o godności kobiety, ale też o zadaniu. Kobieta, żona, matka, samotna, ma wypraszać dla swojej rodziny łaski. Oczywiście mężczyzna też, ale to był list do kobiet. Ale mężczyzna jest też filarem, który buduje rodzinę. Tragicznie jest, kiedy mężczyzna wyśmiewa swoją żonę, wyśmiewa swoje dzieci, że się modlą. Módlmy się za siebie wzajemnie, bo na pewno tej modlitwy wszyscy potrzebujemy.